Cześć Wam, z tej strony są Pauli, a dzisiaj przedstawię Wam trailer sezonu trzeciego z Miraculum. Tak, dobrze słyszeliście. Sezon trzeci Miraculum. Zapraszam do oglądania. Witam Was wszystkich raz jeszcze serdecznie, z tej strony Poniacz. I dzisiaj przedstawiam Wam oficjalny trailer sezonu trzeciego z Miraculum. Niestety jest on po hiszpańsku, tak więc niewiele zrozumiemy. I niestety jest taki splot reklamowy, który był puszczany w telewizji, prawdopodobnie jako reklama. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to pamiętajcie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę na kanale, a będzie mi niezmiernie miło. Oraz pamiętajcie, by wbijać na wszystkie moje social media, linki macie w opisie. Także już zaczynajmy. Także na samym początku widać czarnego kota, który atakuje Biedronkę z niewiadomych przyczyn. Może jest on zakumanizowany, jednak tego nie wiemy. Podczas ich bitwy Biedronka się dosyć mocno dziwi. Potem widać kota z kotaklizmem i jest następna scena, w której widać klasę marinet. Adrien siedzi z Lilą i prawdopodobnie Lila próbuje podrywać Adriena, przez co Marinette jest naprawdę wkurzona. Następnie widać, jak Lila jest zakumanizowana i jest pod władzą Władcy Ciem oraz przemienia się w jakiegoś złoczyńcę. Następnie widać, jak Lila całuje Adriena w policzek i przemienia się w niego, klonuje go. Naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj się stało. Kiedy Lila przemienia się w Adriena, prawdziwy Adrien mdleje. Następnie widać walkę dwóch czarnych kotów, prawdziwego oraz prawdopodobnie przemienionej Lili jako czarny kot. Później widać Biedronkę dosyć mocno wkurzoną, gdzie następnie widać po prostu reklamę nowych odcinków oraz na samym końcu potem widać małą scenę, w której Marinette próbuje uniknąć Akumy, która najwidoczniej chce nią zawładnąć. I na tym ten spot reklamowy się kończy. Ja naprawdę nie wiem, co mam o tym myśleć, ponieważ mam wow, wow, jeszcze raz wow. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten pocałunek Lily i Adriena. W sensie, myślałam, że będzie trzeci raz Wolpiną, a tu się okazuje, że Lila będzie innym złoczyńcą. Będzie umiała poprzez, nie wiem, pocałunek, czy poprzez jakieś umiejętności właśnie sklonować daną postać. Tylko pytanie, jeżeli Lila będzie czarnym kotem, to czy ona będzie wiedzieć, że Adrien to jest czarny kot? Tak samo, co się stało, że Marinette próbuje uniknąć tej Akumy? Czy ona naprawdę się zdenerwowała tak, żeby Władca Ciem mógł ją zaakumanizować? Tak jak to było w przypadku odcinka Zombie Zoo, tylko pani Bustier ją uratowała lekko? Musimy poczekać. Przewidziana premiera na sezon trzeci jest to 1 grudnia 2018 w Hiszpanii. Także naprawdę wow. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wszystko wypali, bo zapowiada się naprawdę, ale to naprawdę ciekawie. Także to by było tyle z tego materiału. Jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, a będzie mi naprawdę, ale to naprawdę miło. Ja uciekam, do następnego. Cześć!